Dzisiaj wygrywacie to spotkanie, ale pierwsza połowa, szczególnie pierwsza połowa, była bardzo trudna dla Drutek Zbytowi. No można powiedzieć, że ogólnie cały mecz był dla nas bardzo trudny, bo trochę antyfutbol to był taka wybijanka, no ale na szczęście udało się przełamać te 9 meczy. No i wygraliśmy i cieszy to, najważniejsze jest to, że wygraliśmy. No dzisiaj przełamujecie tę niekorzystną serię, 2 miesiące zajęło wam wygranie od kolejnego spotkania, chciałoby się powiedzieć wreszcie. No tak, no wreszcie właśnie, kurczę, no 9 meczów bez zwycięstwa, no ciężko było, no i też nie było tej atmosfery takiej jak powinna, no i w końcu przełamaliśmy się i mamy nadzieję, że teraz już będzie z górki i spod Beskidziem tylko 3 punkty. No dzisiaj byłeś jednym z głównych takich autorów, można powiedzieć, tego trafienia dla Drutek Zbytowi. Bardzo mocno przyczyniłeś się do tego trafienia. Chyba możesz zapisać ten swój występ dzisiaj jak najbardziej na plus. No ja ogółem cieszę się z tego, bo też nie jestem, można powiedzieć, prawym pomocnikiem, tylko defensywnym, ale trener stawia na mnie i się też cieszę, że stawia na mnie. Miałem tam jakiś udział, ale to bardziej zasługa Kamińskiego, który rzucił mega piłkę, i Jakubowski, który wykończył to. A myślisz, że to spotkanie będzie takim motorem napędowym, taki efekt kuli śnieżnej nastąpi, że w kolejnych spotkaniach już będziecie czuć się bardziej pewni siebie? Na pewno, bo no, ciężko tak 9 meczy nie wygrywasz, to też w głowie inaczej, też nie możesz tak kurczę myśleć. No inne myślenie jest, tak? No, teraz na pewno dużo pozytywów daje to zwycięstwo i na następny mecz idziemy jako, myślę, faworyt już.